Godzina 7.32 na naszych zegarach, a my już mamy połączenie z panem posłem Jan Kanthak, Solidarna Polska, między innymi członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Dzisiaj o godzinie 16.00 specjalne posiedzenie Sejmu. Czego państwo mogą się spodziewać, czego my możemy się spodziewać podczas tego posiedzenia? No przede wszystkim informacji. Cieszy mnie, że rząd podejmuje tak odpowiedzialne kroki i decyzje związane z tym kryzysem. Wczoraj zwołany sztab kryzysowy przez ministra obrony Mariusza Błaszczaka, później spotkanie z prezydentem, wszystkich najważniejszych osób w państwie, które mają kluczowe i decydujące znaczenie dla tej sytuacji. Rzeczywiście warto też poinformować parlamentarzystów, choćby dlatego, żeby opozycja nie chodziła po mediach i nie krytykowała, że nic nie wie, że nie jest informowana. Więc będzie taka informacja i też unikniemy przez to jakichś sporów, które w tym momencie są zupełnie niepotrzebne. Powinniśmy jak jedna pięść skupić się w ochronie polskiego bezpieczeństwa, w ochronie polskiego, w polskiej suwerenności, integralności granic. Mam nadzieję, że choć raz totalna opozycja zda egzamin z odpowiedzialności za państwo i nie będzie w dniu dzisiejszym rozgrywała tego w sposób polityczny, chociaż mam wątpliwości, że rzeczywiście zda ten egzamin, patrząc na wypowiedzi Donalda Tuska i niektórych polityków opozycji. Nadziei raczej większych nie mam. Mówi pan tutaj o wpisie Donalda Tuska pod adresem Mateusza Morawieckiego? Choćby o tym wpisie, takim niby żartem. Donald Tusk ostatnio ma styl pisania tweetów jak kiedyś Lech Wałęsa. Nie wiem, czy to taka przypadłość już powoli emerytowanych polityków, którzy nie mają większego wpływu na rzeczywistość, ale też w kontekście wypowiedzi Donalda Tuska wczoraj z konferencji prasowej, gdzie też tak mówił, że jakby rząd nie podejmował żadnych działań, jakby to polski rząd był odpowiedzialny za tą sytuację, no to jest zupełnie pomieszanie pojęć i pomieszanie sytuacji, bo przecież to nie tylko Polska mierzy się z tym atakiem hybrydowym, ale również inne państwa, które graniczą z Białorusią, czyli Litwa i Łotwa. To prawda, że teraz większy kryzys jest na granicy polsko-białoruskiej, ale ja to interpretuję w ten sposób, że ma to związek właśnie z postawą między innymi polityków opozycji. Klasa polityczna na Litwie czy na Łotwie zachowała się z klasą, właśnie z klasą. Wykazała się, że jest klasą polityczną, natomiast opozycja w Polsce zawsze, niezależnie jaki będzie powód, szuka tylko momentu, aby iść na zwarcie z rządem, niezależnie czy sytuacja jest niezwykle poważna, jak w tym przypadku. To warto chyba przypomnieć ten wpis, który wczoraj właśnie wystosował Donald Tusk. Mateuszu, migranci to nie jest polityczne złoto, pandemia to nie biznes, aborcja nie spadła wam z nieba. Nie myśl, jak zarobić na dramatach i problemach Polaków, tylko jak je rozwiązać. To napisał na Twitterze Donald Tusk. Panie pośle, a zapytam się też o taką sprawę związaną troszeczkę z tym, co dzieje się jakby na bocznym torze. Mówię oczywiście o projekcie ustawy, bo to na Solidarnej Polsce de facto, na Ministerstwie Sprawiedliwości wszystko zostało złożone na państwa ręce. Mówię o tej ustawie związanej z Izbą Dyscyplinarną, która ma warunkować przyznanie pieniędzy, jeżeli chodzi o KPO. Na jakim to jest etapie? Bo wiemy, że ustawa jest skonstruowana. Kiedy będzie ona procedowana? Czy pan ma jakieś informacje na ten temat? Panie redaktor, ja niestety nie mam informacji, ponieważ już nie pracuję w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kiedyś byłem rzecznikiem, więc wtedy byłem lepiej poinformowaną osobą, ale jestem też członkiem Komisji Sprawiedliwości. No i nie jest tajemnicą, że jestem politykiem Solidarnej Polski. Rzeczywiście te kwestie bardzo mocno leżą mi, a także moim koleżankom i kolegom na sercu, związane z reformą wymiaru sprawiedliwości, ponieważ w 2017 roku ta reforma została wstrzymana z powodów politycznych i też dyskusji, negocjacji z Unią Europejską, ale widzimy olbrzymią potrzebę dokończenia tej reformy. I ten projekt, o którym pani wspomniała, on nie dotyczy wyłącznie Izby Dyscyplinarnej. To jest przekrojowy projekt, który będzie dotyczył zarówno Sądu Najwyższego, jak i co się dzieje z tym projektem, panie pośle? I sądów powszechnych. No, według mojej wiedzy trwają nadal
ustalenia. Pamiętajmy, że to nie są tylko ustalenia między Zjednoczoną Prawicą, czyli między większością parlamentarną, większością sejmową, ale również, aby ustawa mogła wejść w życie, niezbędny jest podpis prezydenta. I tak jak rozumiem, ale tutaj to nie jest moja wiedza, tylko przypuszczenia, te dyskusje jakby są związane nie tylko z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, czy właśnie większością sejmową, ale również z Pałacem Prezydenckim, ponieważ no, trzeba mieć pewność, że zaproponowana ustawa przyjęta przez Sejm znajdzie poparcie prezydenta czyli i na razie, temu wejdzie w życie. Czyli na razie jesteśmy na etapie zawieszonych środków, jeżeli chodzi o KPO, prawda? No, pani redaktor, to jest w ogóle niedopuszczalne to, co robi Unia Europejska, ponieważ bardzo często cały czas słyszymy o praworządności, to bardzo wzniosłe słowo, a sama Komisja Europejska, mrożąc Krajowy Plan Odbudowy, łamie tę praworządność. I na razie nie ma jakiegoś zielonego, jasnego światełka w tunelu. Nie ma podstawy. Właśnie praworządność polega na działaniu na podstawie i w granicach prawa. I właśnie w ten sposób Komisja Europejska łamie tę praworządność, ponieważ nie ma podstawy prawnej do tego, aby mrozić Krajowy Plan Odbudowy. Przypomnijmy, rozporządzenie, które miałoby warunkować wypłatę środków unijnych, zgodnie z ustaleniami pana premiera Mateusza Morawieckiego na Radzie Europejskiej, może wejść w życie dopiero w sytuacji, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej się wypowie w zakresie zgodności tego rozporządzenia z traktatami. A co pan sądzi o tym, można powiedzieć, o porażce Zbigniewa Ziobry w sądzie? Ostateczna decyzja w sprawie Marszu Niepodległości. Sąd apelacyjny jednak wydał wyrok, który złożył prokurator generalny Zbigniew Ziobro w tej sprawie i marsz 11 listopada nie będzie mógł się odbyć. To jest bardzo niezrozumiała decyzja sądów, ponieważ widać w tym kontekście takie upolitycznienie tych orzeczeń, ponieważ przypomnijmy, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości ubiegało się o nadanie statusu takiego wydarzenia cyklicznego, a sąd, wykorzystując to, że w zeszłym roku właśnie przez pandemię, czyli w związku ze siłą wyższą. Vis maior to jest pojęcie, które na każdy student czy adept prawa nie mogło się odbyć. To właśnie było związane też z odpowiedzialnością tych osób, które chciały, które są organizatorami, ze względu na pandemię to wydarzenie się nie odbyło. I wykorzystując taki haczyk, taki kruczek prawny, sądy próbują zablokować wolność do manifestacji swoich poglądów. Ale Zbigniew Ziobro zachęca do takiego obywatelskiego nieposłuszeństwa i żeby jednak w tym marszu wziąć udział. Nie, Zbigniew Ziobro tylko podkreśla, że z jednej strony opozycja próbuje właśnie tutaj blokować poglądy, przekonania, konstytucyjne wartości, które pozwalają każdemu manifestować w sposób wolny, wolność zgromadzeń, swoje poglądy, i opozycja próbuje to zablokować, powołując się między innymi na pandemię i na sytuację epidemiczną. A przypomnijmy, w ciągu ostatniego miesiąca odbyły się chyba 2 albo 3 duże wiece związane, duże wiece polityczne związane z Platformą Obywatelską i z partiami. No ale tak, przypomnijmy, panie pośle, przypomnijmy słowa pana ministra Ziobry. Kiedyś słyszałem o tak zwanym obywatelskim nieposłuszeństwie. Myślę, że organizatorzy Marszu Niepodległości będą mogli tę koncepcję PO wykorzystać. I tutaj postawmy kropkę. Tak. Koncepcję PO. No ale dobrze, ale dyskurs jest jednoznaczny. W zeszłym roku podczas właśnie obostrzeń covidowych, pandemicznych, kiedy odbywały się strajki kobiet. Pamiętamy, jaka masa ludzi była na ulicach, bo to rzeczywiście skala była duża, ale to na pewno nie pomagało w opanowaniu sytuacji epidemicznej. Panie pośle, czy Ministerstwo Aktywów Państwowych jest bliskie panu sercu?
Pani redaktor, ja mam taką zasadę, wiem do czego pani pije, mam taką zasadę, że nie komentuję zdarzeń przyszłych i niepewnych, także proszę mnie zwolnić z tego pytania. To ja wytłumaczę naszym słuchaczom. Pojawiły się takie informacje, między innymi Wirtualna Polska i Czysta Polityka donoszą, informują o tym, że nasz rozmówca, pan poseł Jan Kanthak, może zostać wiceministrem w Ministerstwie Aktywów Państwowych. No ale chciałby pan pracować w takim ministerstwie? Może, ale nie musi. Pani redaktor, w polityce jest tak, że nigdy nie można być pewnym niczego, także oczywiście bardzo dobrze znam premiera Jacka Sasina, ponieważ jesteśmy parlamentarzystami z tego samego województwa i często dyskutujemy na tematy związane z Lubelszczyzną, także mamy bliską współpracę. Znam też kilka osób z tego resortu i rzeczywiście bardzo blisko współpracujemy, ale trudno mi teraz dyskutować i komentować rzeczy, które, tak jak wspomniałem, są przyszłe i niepewne. A czyli dobrym szefem byłby Jacek Sasin? Bardzo cenię premiera Jacka Sasina za jego skuteczność i taką takie podejście bardzo życiowe, że tak powiem, i sposób zarządzania jest naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Jan Kanthak, poseł Solidarna Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie i pięknego dnia życzymy, a za kilka minut przeniesiemy się do państwa środka, ale zanim to nastąpi, to muzycznie przeniesiemy się zupełnie w inny region kraju, o Jeruzalem. Teraz posłuchamy piosenki.